kto to rozwalił, wiecie? Bo to nie wszystko. Wiemy, o kurna, ale w ogóle. Zburzone. Wszystko jest zorane. Zakopali bandę, wszystko. Tylko ty miałeś przyjemność tutaj poskakać. Witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla was taką nieco smutniejszą wiadomość, ponieważ wstęp ten dotyczy kradzieży moich rowerów, a dokładnie sytuacji, która miała miejsce wczoraj, ponieważ na naszym osiedlu, nie wiem jak jest u was, mamy taką grupkę sąsiedzką, na której się o różnych rzeczach po prostu informujemy. I po naszym osiedlu od kilku dni krąży takich dwóch starszych panów, no nie da się ukryć, którzy są ubrani po prostu na czarno, chodzą w czapeczce lub w kapturze i podają się za różnych pracowników. Niektórzy sąsiedzi ufają tym panom, niektórzy są czujniejsi i właśnie dają info na grupce i próbują ostrzec tych pozostałych sąsiadów, którzy są bardzo, bardzo wierni. Głównie są to starsi panowie i starsze panie. Ale już wam tłumaczę, o co chodzi. Ponieważ tutaj wam pokażę, jest moja jedna przypinka rowerowa, taka oto niebieska, a ogólnie to przypinek było dwie, były dwie sztuki. Ona jest nieco pokiereszowana, troszeczkę pocięta, jak widzicie. Ta osłonka jest przecięta, ale drut został cały. Druga osłonka była troszeczkę no, mniej wytrzymała i panowie sobie z nią poradzili. Ogólnie to wyglądają oni w taki oto sposób, nie mam problemu w ogóle, żeby ich wstawić, bo i tak są te zdjęcia niewyraźne. A panowie myślę, że zasługują na to, żeby troszeczkę zaistnieć w internecie za to, co robią, bo nie jest to ich pierwsza tutaj taka jakby działalność na naszym tutaj rejonie, na którym mieszkam. Więc nie wiem, czy mówiłem, ale dwa rowery już sobie ukradli właśnie wczoraj. Wyjechali po prostu przez główną bramę garażową i przez główną drogę garażową, gdzie my mamy ochronę. Ale no, tak jak widzicie, gdyby nie ta zapinka, no to pewnie bym roweru nie miał, ponieważ do garażu akurat w tym czasie, kiedy mnie nie było, zszedł sąsiad, który zauważył właśnie tych dwóch panów, którzy grzebali przy moim rowerze. I prawdopodobnie gdyby nie to, że on zszedł, to pewnie, nie wiem, minuta, 30 sekund i przecięliby tą zapinkę. Więc na szczęście dzięki temu ja swój rower mam. Ale żeby było jeszcze ciekawiej, to okazało się, że ja właśnie wczoraj miałem przyjemność z jednym z tych panów porozmawiać, ponieważ podszedł on perfidnie do mojego auta, właśnie w kamizelce blaskowej. Zaczął się pytać, co to są za rowery, czy to są moje rowery, ile one kosztują i tak dalej, i tak dalej. I no, rowerów kilka mam, więc jeden zostawiłem w garażu właśnie tak na szybko przypięty. No i był tak na szybko przypięty, że prawdopodobnie gdyby nie sąsiad, to bym go po prostu już dzisiaj nie miał. Dlatego, moi drodzy, no uczcie się na moich błędach i miejcie jak najwięcej zabezpieczeń różnego rodzaju, GPS-y, ubezpieczenia i dużo lepsze zapinki, przypinki niż ja. No bo niewiele brakowało i dzisiaj bym sobie tym rowerem nie pojeździł. Ale plan na dziś jest bardzo ambitny, ponieważ musimy pojechać po nową zapinkę, ale to później. Po drugie pokażę wam nowiutki rower, więc spotkamy się również z Kubą. Ale najpierw zabiorę was do pana Piotra, który przygotował coś specjalnego na dzisiejszy odcinek. Więc jedziemy właśnie do lasku się z nim spotkać. No bo co, jak widzicie, już skończyły się upały, skończyła się fajna pogoda, skończyło się słoneczko i zaczyna się prawdziwa jesień. Jest mokro, są liście, jest ślisko, jest ciężko nawet wejść pod górkę, ale czekam tak naprawdę już na zimę, bo tutaj zawsze zimą są fajne zjazdy. Oj. Ale dostałem po piachem, kurde, po sobie. Ej, tu jest serio stroma, on tu podjechał normalnie. Z dołu to wyglądało na płaszcze. Ej, no patrz. Kurwa, uważaj, bo się spierdzielę na ciebie. Czekaj, Kuba, bo się wypierdolę zaraz. Udało mi się, proszę państwa, w końcu wyrwać tego oto sprzęta od właściciela. Jak widzicie, no jest to trialóweczka, ale elektryczna. O, proszę bardzo, bardzo fajnie tutaj widać właśnie ogniwa. Mega super, mega mi się bardzo podoba. I jest to stworzone na ramię GasGasa z roku 2001. Sprzęcik elektryczny o mocy 23 kW. Jest to sprzęcik Piotrka, który kiedyś zrobił sobie elektryka najszybszego w Warszawie, o ile nie w całej Polsce. Później zrobił elektryczną Yamahę, teraz sobie zrobił trialówkę. No i ma jeszcze plany bardzo ambitne, o których nie zdradzam, bo na razie no nie chcę. Chcę troszeczkę takiej niepewności podtrzymać, ale jest to mega fajny sprzęcik. Tutaj mamy, o, włącznik, proszę bardzo, jedzie. Tu mamy światła, o. Tu mamy w ogóle ten pomad jakiś. No i Piotrek lubi po prostu mieć manetę z lewej strony, bo tak woli. Grypki mamy datmurowskie, no i teraz się przejedźmy. Ogólnie
Powiem wam, że jest całkiem wygodnie, mimo że tutaj sobie jadę na siedząco i nie ma tutaj żadnej takiej kanapy w sumie, nie wiem, czy materiałowej, czy skórki, ale jedzie się całkiem wygodnie. No ma to moc, powiem tak, jest to mocne, zaraz wam to zademonstruję tutaj na jakiejś prostej. O, wyjedziemy sobie tutaj, powiem tak, no zbiera się to. Piotrek ma tak długie palce, że trochę nie dostaje do klawek, ale jest naprawdę mega mocno. I tak jak widzicie, tutaj mamy dwa takie jakby ekraniki, na których widać właśnie stan baterii. Sobie tam Piotrek może tutaj klikać, zerkać. Tutaj mamy miejsce na podpięcie ładowarki, ale tak jak mówię, jest to szybkie, proszę. Przed chwilą zgubiłem trakcję, jak dodałem gazu. Tutaj widzę spoko góreczkę, tu sobie zjedziemy. Musimy tam podjechać po drugiej stronie. Nic nie jedzie chyba. Okej, okay, jest czyściutko, dobra. O kurna, na koło mi wyrwało, proszę państwa. Dobra, tutaj musimy sobie tak przeprowadzić go troszeczkę, bo nie chcę się wydupczyć. No ale powiem tak, ta maszyna to jest zabójca. Naprawdę, jak ktoś nie ogarnia jazdy na motocyklu i by na to wsiadł, jako że jest to elektryk, który oddaje moc od razu, nie to, że się rozpędza, się wkręca na obroty jak jakiś motocykl, nie wiem, spalinowy, to jest w stanie się na tym, myślę, że mogę spokojnie rzec, że po prostu na tym może się zabić. Bo jest to po prostu strasznie szybkie. Zresztą sami widzicie, odcinek 200 metrów przejechałem, nie wiem, 3 sekundy, a teraz jeszcze raz, dzida. Fajnie, no. Muszę przyznać, że sprzęcik mega, mega ciekawy. Nie przygotowywałem się do tego w ogóle tak jakby nagrania, więc tak wam opowiadam swoje pierwsze wrażenia na temat tego sprzętu. Bardzo fajna zawiecha i zawiecha chyba jest seryjna i naprawdę mega spoko się sprawdza. Normalnie na siedząco można sobie podjeżdżać wszędzie. Mega fajny sprzęcik. No, kopara opada, że tak powiem. No brak mi słów, jak teraz na tym jadę, żeby wam swoje emocje opisać. O kurna. Ale to było takie bardziej power wheelie. O, może przejdziemy sobie przez działki. O, ale wiecie, że tu jest zakaz na rowerach. Tak, my zaraz. Tak, tutaj mamy działkę po prawej. Ej, a może jest tylko jedno wejście i wyjście, co? Ja chciałem przyspieszyć, żebyśmy przejechali skrótem, którego nie znaliśmy i chyba wydłużyliśmy to. Tutaj, Tour de France, proszę pana. Tour de France. Normalnie. Tylko różne kategorie. Motorowery, rowery, elektryki, rowery. O, pani zajmowała śmierć. Koszyk. A few moments later. Dzień dobry. My na park klinowy przyszliśmy. Słucham? Ile kosztuje wejście? Nic nie kosztuje. Jak to nic? Park zamknięty. Pan właścicielem te obiekty? Gratis. Kurde. To możemy się przejść kawałek? Znaczy co? Tylko obczaić, zobaczyć, no? Tak. Oczywiście. Okej, okay, super. A ogólnie, ale będzie otwarty jeszcze w tym roku? Nie. Już nie. Bez sensu, ja miałem 6, w zeszłym tygodniu było 6 instruktorów. Wiecie ile klientów przyszło? 7. Wejście trasa średnia 1. Medium first road. A jak ty tu wszedłeś? Aha, że tak. Tylko ciekawe, czy jest dużo wody. Zaklinowałem się! O, no to jest taka tarta dla cieniasów. O, zaraz szpagat. No i bym spadł. O, zaczepiłem GoPro. Kuba! Czemu tak to puściłeś? Dobra, jestem. O, o.
To jest jak w tym, gdzie był taki program na TVN-ie. Taki a la Ninja Warriors. Tak, tak, o, ja się to się chwieje w ogóle. Najważniejsze, żeby oddychać. Ale nie, na to bym nie wszedł, nie ma opcji. O, mam, powiem tak, mam nogi jak z waty. Ale trzymam się. Ale chyba, ja chyba schodzę, wiesz? Chyba to nie jest chyba trasa dla mnie jednak. Poddajemy chyba, się chyba, co? My chyba od tyłu idziemy, many. Chyba się podda... Nie, tam było wejście. Nie, tam jest wejście, bo tam jest... coraz niżej. A tu masz tyrolkę i o materac, widzisz? Mhm. No dobra, to zachodzimy, nie? No to jest ta najwyższa trasa tutaj. Ja ale powiem ci, że bez zabezpieczeń to bym się bał po tamtych rzeczach iść. O tam, w tam, o to. Oj tam, o. Po tych sznurkach. A few moments later. Ale jak to trek, trenka? Nie, to jest problem z kasetą, tak ten, no tam, takie dziwne rzeczy się dzieją. I zapytacie pewnie, skąd on na to wziął pieniądze. A więc odpowiedź jest bardzo prosta. Poprzedni trek pękł, tutaj macie o tym więcej. A jak to w treku bywa, jeżeli wam pęknie rama, no to trek wysyła nową i ta kosztuje około 20-23 tysięcy, chyba tak? To jest trek Remedii 9.8 na rok 2023, albo już na ten następny. Jest to karbonowa rama, jak samo oznaczenie wskazuje i też zresztą to chyba słychać, nie? No co wam będę mówił, proszę państwa, kolorek bardzo fajny, bo jest to mat. Ja też chciałem mieć w macie swojego treka, ale wybrałem jednak połysk z brokatem. Tutaj mamy połączenie czarny mat z takim, no nieoczywistym w sumie, połyskującym tutaj brązowym. Dlatego sekcję komentarzy zostawiam wam, żebyście się wypowiedzieli, co sądzicie o nowym rowerze Kuby. No i przechodząc dalej, mamy tutaj Zeba, czyli to co było w poprzednim treku, bo to zostało wszystko przełożone. I pod siedzonkiem mamy damper, jakim jest Fox Performance Elite Float X o skoku 150 mm. Także tutaj o specyfikacji się wypowiadać nie będę, bo po prostu to wszystko jest z poprzedniego treka przełożone. I pomimo, że zostało tutaj przełożone praktycznie wszystko z poprzedniego roweru i ten osprzęt jest dość pancerny, no to czułeś tą różnicę wagową, tak? No bo właśnie, bo to... Chcę ci... O, uważaj. Dobrze, że są drzewa. Ja się uderzyłem ramą w kolano. Dobrze, że jesteś cały. Chcę ci pokazać, bo tu tak, masz albo jedną traskę w tamtą stronę. Na dircie? Albo w tamtą stronę, tutaj trochę jest tych trasek.